my! Panie trenerze, od środy nowym trenerem Górnika Zabrze, Robert Warzycha. Nowy trener na kilka dni przed meczem ligowym. Jaki to może mieć wpływ na losy tego spotkania? Nie wiem, na ile Robert śledzi poczynania Górnika Zabrze. No, oczywiście z odległości Stanów jest to zupełnie co innego. Tak, można wirtualnie śledzić albo oglądać jakieś mecze, bo jest taka możliwość poprzez internet. Ale co innego jest bycie w szatni i poznanie zawodników. Myślę, że niewiele w grze Górnika się zmieni. Większą rolę tutaj będą mieli w tych pierwszych meczach do odegrania asystenci niż sam trener, który pewnie będzie chciał prowadzić swój styl i swój sposób prowadzenia zespołu. Ale prawdopodobnie przez dwa dni niewiele się zmieni w grze Górnika, w ustawieniu, w tym jak kryją i jak atakują. Pierwsze dwa mecze Pogoni Szczecin to 8 bramek w dwóch kolejkach. Dwie kolejne kolejki to niestety zerowy dorobek bramkowy. Co zrobimy, żeby to poprawić? No, z tego na pewno jesteśmy zadowoleni, że potrafimy grać na zero z tyłu, bo nieraz tak bywało, że atakowaliśmy, a przeciwnik wyprowadzał jedną akcję, po której strzelał bramkę i mecze przegrywaliśmy. Po prostu musi wrócić skuteczność. Myślę, że mieliśmy sporo okazji do tego, czy z Krakowią, czy z Podbeskidziem, żeby rozstrzygnąć te mecze na swoją korzyść, żeby strzelić tęże jedną bramkę, bo to w tych takich meczach czasami chodzi o jedną bramkę. Nie udało się. Trzeba wrócić na odpowiednie tory, po prostu być bardziej skutecznym pod bramką rywala niż w tych ostatnich dwóch meczach. Wykartkowany kapitan Pogoni Szczecin, Bartosz Ława, nie zagra w środku pola w tym sobotnim meczu. Już jakiś pomysł jest w głowie trenera, czy to do ostatniej chwili się waha? Oczywiście mamy już generalnie pomysł na to, jak chcemy grać z Górnikiem, co chcemy robić i kto ma to robić. Tak, faktycznie Bartek wypada nam za ósmą kartkę, będzie w tym meczu pauzował. No, ale jest to okazja dla innych zawodników, którzy mam nadzieję godnie kapitana zastąpią. Dwa mecze zwycięskie, dwa zremisowane, tak jak wcześniej powiedziałem, dokładnie z bramkami, ale dwa zwycięstwa, dwa remisy. Oby ta porażka do końca rundy zasadniczej się nie trafiła. No oczywiście na to liczymy. Trudne jeszcze spotkania przed nami. I żeby być w tej ósemce, którą sobie gdzieś zaplanowaliśmy na początku sezonu, jeszcze trzeba trochę popracować. Jesteśmy blisko, mamy 7 punktów przewagi nad innymi zespołami, ale mamy też trudne mecze przed sobą. Dlatego też musimy być uważni i skoncentrowani, aby nic, na co nie mamy gdzieś wpływu, nam tutaj nie przeszkodziło, żebyśmy potrafili do końca być uważni i, tak jak powiedziałem, skoncentrowani na tym, co przed nami. Co trener by wolał? Już mieć spokojną ósemkę, czy do końca walczyć o tą pierwszą ósemkę, ale potem za to dużo fajniejszą tą rundę mistrzowską? Chcielibyśmy przede wszystkim być w ósemce, a później powalczyć. Zobaczymy, co nam będzie dane, ale to jest 7 spotkań naprawdę, gdzie mając świadomości to, że nie gramy o utrzymanie, grając swobodnie, możemy wiele osiągnąć i właśnie w ten sposób będziemy do tego podchodzili.